witam bardzo serdecznie. Mamy wrzesień 2016 rok. 4 lata temu we wrześniu w 2012 roku obchodziliśmy jubileusz produkcji milionowego chleba pasterskiego. Zastanawialiśmy się wtedy, ile czasu będzie trzeba, żeby zrobić następny milion. Zastanawialiśmy się, czy ten chleb w dalszym ciągu będzie miał taki popyt, jaki ma. Czas pokazał, że tak. Mamy wrzesień 2016 rok, mamy 2 miliony chleba pasterskiego. Chleb pasterski w dalszym ciągu jest lokomotywą napędową całej piekarni. To jest w granicach 40% obrotów całej piekarni. Rok temu piekarnia Szymonek brała udział w konkursie na najlepszą piekarnię Małopolski, gdzie zdobyła pierwsze miejsce. Ja uważam, że to pierwsze miejsce piekarni Szymonek na pewno wiąże się właśnie z tym chlebem, z chlebem pasterskim. I najważniejsza rzecz przy produkcji tego chleba jest po prostu jego powtarzalność. Ten chleb tworzony na początku, który zdobył takie uznanie wśród klientów, musi być produkowany z zasadami technologii, zgodnie z recepturą, według kształtu, który zyskał tak duże uznanie wśród klientów. Chleb pasterski w tej chwili stał się takim znakiem rozpoznawalnym Zakopanego. Turyści wyjeżdżający z Zakopanego biorą po prostu dwie rzeczy na drogę. Biorą ser oscypek i biorą chleb pasterski. Chleb pasterski jest bardzo dobry, kupuję go codziennie prawie, dlatego że jest dobrze wypieczony i po prostu przez tydzień go można jeść przykładowo. Świeży zawsze jest. Pierwszy raz kupuję chleb pasterski, ale kupowałam już w tej piekarni i bardzo mi smakował, dlatego wróciliśmy tutaj, a w ogóle pochodzimy z Kołobrzegu i jesteśmy tutaj na wakacjach. Bardzo smaczny, kupuję go codziennie. Chleb pasterski jest jednym z lepszych, które są w Zakopanem w sprzedaży. Bardzo długo utrzymuje swoją świeżość i bardzo mi smakuje. Wspaniały, boski smaku, skórka i w ogóle.